Niedługo po zakończeniu ciszy wyborczej poznaliśmy wyniki głosowania do sejmiku. Bardzo dobry wynik uzyskało Prawo i Sprawiedliwość. Cieszymy się z wyniku ogólnopolskiego oczywiście, co świadczy jednak o zmianie preferencji wyborczych Polaków i niewątpliwie będzie się to też musiało przełożyć na wynik w naszym mieście. Na ile mandatów liczycie? Tak jak mówiliśmy wcześniej, co najmniej na 8. Dla wielu tak dobry wynik PiS-u był sporym zaskoczeniem. Emocje skutecznie studziła wiceprzewodnicząca sejmiku województwa dolnośląskiego. Sądzę, że akurat w naszym województwie, byłym województwie jeleniogórskim, będzie troszeczkę inny wynik, bardziej spłaszczony. Natomiast w tym samym momencie trzeba będzie bardzo poważnie myśleć o koalicjach. Może być tak, że PiS wygra te wybory w sejmiku, ale wcale nie będzie rządził. W sztabie PSL-u panowała bardzo dobra atmosfera. Cieszymy się ze zbudowania list, że miasto nas zauważyło, mieszkańcy nas docenili. Najprawdopodobniej czeka nas w Jeleniej Górze druga tura wyborów. Na co postawiły sztaby Marcina Zawiły koalicja PO-ODEŚ? Dwa główne akcenty, jeśli chodzi o tą wizualizację, czyli wielkie megabordy i banery rozwieszone nisko przy barierkach. A jak podsumuje pan kampanię internetową? No bo momentami chyba nie wytrzymywali się troszeczkę ciśnienia. Nie, ja nie zauważyłem takich elementów. No poza może tam jednym, jakąś taką powiem sobie trochę dziecinną zabawą w insynuowanie jakichś tam takich, nie wiem, zrywania banerów. A poza tym to myślę, że było wszystko okej. To jest pierwsza kampania od wielu lat, kiedy nie było wyemitowanego w Jeleniej Górze żadnego materiału negatywnego w formie tak zwanej ulotki. To, co na przykład pojawiło się w Podgórzynie. Ja uważam, że ta kampania była bardzo spokojna, emocji właściwie w niej nie było. Muszę sobie przypomnieć kampanię 2006, 2002, 2010 rok. Prezydent Zawiła bardzo konsekwentnie unikał jakiegokolwiek spotkania się z kimkolwiek w tej kampanii, również w naszej ocenie z mieszkańcami. Nie przybył na żadną debatę. Czarnym koniem tegorocznych wyborów jest Paweł Wilk, który zapowiedział, że nie składa broni. Chcę założyć stowarzyszenie Siła Mieszkańców, niezależnie od tego, czy zostanę prezydentem, czy nie. Chciałbym, żeby to zaufanie społeczne, jakie zdobyliśmy, przekształciło się na organ niezależny od władzy. Chciałbym, żeby Siła Mieszkańców była podmiotem, który będzie monitorował pracę każdego prezydenta, w tym mnie na przykład. Na oficjalne wyniki przyjdzie nam poczekać najprawdopodobniej do wtorku.